Dzierżoniów, ulica Świdnicka, za nami budynek narożny ulicy Świdnickiej i Pocztowej. Jest to budynek dawnej gospody. Tak. I zapewne zawsze tu się znajdowała karczma, gospoda, hotel. Czy ten budynek był jedną z tych gospód, o której często wspominasz, że to była gospoda z zajazdem? Tak, ponieważ to miejsce, ten układ, ulica Pocztowa Świdnicka, a dokładnie budynek stoi przy ulicy Świdnickiej 19, obecna numeracja, to stoi tuż przy dawnej bramie wyjazdowej z Reichenbachu, czyli z dzisiejszego Dzierżoniowa. Sama gospoda, sama karczma już znajdowała się w Ernstdorfie, wiosce, którą dzisiaj nazywamy Dzierżoniowem Dolnym. I to było na trasie dyliżansów i powozów konnych dawnych. Także ta gospoda, wcześniej karczma, była przygotowana na podróżnych, na ludzi i też była przygotowana na przyjęcie zwierząt. Wróćmy jeszcze do tej nazwy, tej niemieckiej. Stadt Berlin, tak? Tak się nazywała. I to była gospoda, którą przez cały okres swojej działalności nosiła tą nazwę, czy wcześniej to były, jak w przypadku wielu innych gospód, że zmieniały się nazwy? Przynajmniej końcówka XIX wieku to już była nazwa Stadt Berlin i ona się nigdy nie zmieniła już w czasach niemieckich, przedwojennych, Dzierżoniowa. Coś na temat właścicieli wiadomo, jeden właściciel przez cały okres działalności, czy to się zmieniało? To się zmieniało, ponieważ takim pierwszym właścicielem to był Herman Zalewski. I to jest ten właściciel, który posiadał w czasie inną gospodę i prowadził, też w Ernstdorfie. Ale jednak tutaj tą przejął prowadzenie tej gospody, bo wydaje się, że była bardziej intratna. Więcej można było tutaj zarobić pieniędzy pod warunkiem, że się zainwestuje. Także Herman Zalewski był takim pierwszym gospodarzem tej gospody, nie właścicielem. Wynajmował, wydzierżawiał ten lokal. Kolejnym był wymieniony i ten Herman Zalewski był wymieniony w 1859 roku. Wówczas zaczął prowadzić tą gospodę. Dobry okres na rozpoczęcie takiej działalności, bo już dochodziły do nas głosy o kolei dzierżoniowskiej, także... Bardzo dobrze zwróciłeś, bo kolej to już jest druga połowa XIX wieku i ten lokal znajdował się na drodze już w stronę stacji kolejowej. Tak, właśnie na tej najważniejszej drodze, z której ludzie przemieszczali się. Być może dlatego ten lokal miał wyższą cenę dzierżawy i tylko nielicznych było stać gastronomów na wydzierżawienie tego lokalu. W 1890 roku wymieniony jest kolejny gospodarz tej gospody, Oskar Anders. Czyżby jakaś zbieżność nazwisk pomiędzy naszym malarzem a nim? Trudno mi tutaj powiedzieć, bo cały czas szukam, doszukuję się i tak dalej, nazwiska Anders. Być może w przyszłości się coś więcej okaże. Ale przepraszam, że jeszcze ci powstrzymam trochę, bo to nazwisko Anders, chodząc tu po okolicznych cmentarzach, przejawia się tu w tych naszych mieszkańcach dawnych, bo widziałem grup Anders zarówno w Pieszycach, w Bielawie, jak i w Dzierżoniowie też na tym dawnym ewangelickim. Także nazwisko popularne dosyć jest. Oskar Anders prowadził tą gospodę gdzieś około 5 lat. To krócej niż Herman Zalewski, który prowadził około 30 lat.
Także po Andersie gospodarzem był niejaki Tesze. Nie wiemy, jakie miał imię. Inicjał jest tylko H. Być może Hieronymus, ale to gdzieś w przyszłości może wyjdzie. I w 1910 roku Berthold Tesze, być może jego syn. Czyli kontynuacja gdzieś tam w rodzinie poprzedniego. W 1912 roku gospodarzem był niejaki Wilhelm Zimmer. I mam takie przypuszczenia, że Zimmer z kolei pochodził z Mościska. Jeszcze to w toku jest badań, żeby to udowodnić, potwierdzić. No i kolejnym takim właścicielem dzierżoniowskim tego hotelu, tej gospody był mieszkaniec Dzierżoniowa Fritz Kibbe. I tak naprawdę wśród przedwojennych mieszkańców tych ostatnich Dzierżoniowa to on się dał zapamiętać jako dobry gospodarz tej gospody, tego hotelu. I jego nazwisko przeszło jakby do historii przy gospodzie Stadt Berlin. No ale czym? Czym zapadł w pamięć? Rozbudował ten obiekt? Przede wszystkim Fritz Kibbe dał się zapamiętać jako pracowity człowiek. On zaczynał od kelnera. Przez całe swoje życie praktycznie ciężko pracował jako kelner. Zarobił pieniądze, zainwestował w wynajęcie tego lokalu. I dał się poznać jako dobry organizator życia kulturalnego też i w tej gospodzie. Bo trzeba wiedzieć, że gospoda to nie tylko jest wyszynk, jedzenie, noclegi, ale także kwestia przyciągnięcia ludzi ofertą kulturalną. W takiej gospodzie występował teatr, w takiej gospodzie spotykali się różni członkowie różnych organizacji społeczno-kulturalnych. No i w takiej gospodzie też grały kapele muzyczne. No i musimy też pamiętać, że w tamtych czasach była niesamowita konkurencja. Tych gospód było naprawdę sporo. Fritz Kibbe początkowo jako kelner pracował w Golden Krone, w dzierżoniowskim hotelu gospodzie w Rynku. Dzisiaj ta pierzeja jest przebudowana. Dzisiaj tam już nie istnieje ten stary budynek hotelu i gospody. No i Fritz Kibbe, jak już zarobił te pieniądze, zaczął prowadzić samodzielnie swój lokal. Ale też Fritz Kibbe dał się zapamiętać z kolei niedobrze organizacjom, instytucjom, które pilnowały porządku w takich gospodach, ponieważ sprawdzili, że pracownicy jego nie mają się tu dobrze. I wybuchła niezła afera przy tej gospodzie, przy tym hotelu, ponieważ zatrudniani pracownicy skarżyli się na formę pracy, formę umów i na warunki pracy w tej gospodzie, w tym hotelu. Także no miał problem. Czyli jego pracowitość nie przełożyła się może na pracowitość pracowników i to był taki podstawowy problem. No tak, bo pracownicy zgłaszali instytucjom, organizacjom kontrolującym gospody, że nie jest dobrze w tej gospodzie. I mamy i przeszły do historii takie nazwiska właśnie jak Marta Tainer, Emma Weber, Ernst Steiner, Else Geppert i Emma Urban, którzy pracowali w tej gospodzie i naskarżyli na swojego pracodawcę. A to ci niedobrzy pracownicy. Dobra atmosfera w pracy to bardzo często właśnie jest podstawa sukcesu. Mhm. Ale dla nas, badaczy przeszłości, jest to dobra informacja, bo wiemy, ile pracowało tutaj pracowników i z imienia i nazwiska. I wiele rzeczy można się dowiedzieć właśnie od takich ludzi, którzy gdzieś jakiś zapis dokonali o nieprawidłowościach. To też jest zaleta, tak jak mówisz. Też gastronom dzierżoniowskiej gospody zapraszał do swojej gospody na specjalnego rodzaju bilard francuski. Taka moda była w drugiej połowie XIX wieku, że bilard był dość popularny. A bilard francuski to jest taka odmiana normalnego, klasycznego bilarda. Tak, powstało. Z czasem powstało tych odmian bardzo dużo, bo na samym początku bilard, później tak mówisz francuski, snooker i to wszystko tak rozwinęło. Ewoluowało. Tak, tak. Okres tej dawnej działalności mamy za sobą. No i jak większość chyba tych dawnych obiektów, które pełniły funkcję gospody, okres wojenny i tuż powojenny, to raczej już chyba nie funkcjonowało jako lokal. To jest zaprzestanie działalności już gospodarczej takiej, jaka była prowadzona przed wojną. Być może za dużo tych lokali było, a być może też prywatnie nie opłacało się tego prowadzić.
Wiemy, że po wojnie powstawały spółdzielnie gastronomiczne i tak dalej, i tak dalej. Bryła budynku się w ogóle nie zmieniła. Patrząc na starą fotografię, która zachowała się tej gospody, widzimy, że praktycznie się nic poza, wiadomo, wymianą okien, stolarki i zniknięciem tych ładnych napisów, które były na elewacji, budynek został taki sam. Mhm. Nawet na starych pocztówkach widać wnętrza. A wnętrza, no wówczas ludzie lubowali się w takich wnętrzach klasycznych, takich dużo drewna, dużo stołów drewnianych, szynkwasy drewniane. Jak większość tych gospód, po których nie ma śladu, często wchodząc w klatki schodowe, możemy zauważyć, że to nie był zwykły budynek mieszkalny. Bardzo dużo jest przebudowanych, że nie ma po tym śladu, ale są też, ja nie byłem w tym lokalu, w tym budynku, ale wielu jest takich, że wchodząc i na przykład zwracając uwagę, że są szerokie drzwi wejściowe, skrzydłowe, wielka klatka, to już powinno nam dać do myślenia, że to nie był zwykły budynek mieszkalny. Powinno nam coś sugerować, oczywiście, ten układ budynku, prawda? Myślę, że częstymi klientami tej gospody byli pracownicy wydawnictwa książkowego, tak? Wydawnictwo nie książkowe. Książkowe, gazetowe. Które znajdowały się tuż dosłownie obok tego budynku. Mhm. Spora, na pewno spora klientela. No a poza tym ludzie, którzy tu stoimy obok kościoła, którzy wychodzili z kościoła, a może zwyczajem niemieckim chcieli sobie wstąpić na taką kawkę czy ciastko. W historii zawsze kościół obok gospody bardzo dobrze funkcjonowały. Tak pomyślałem sobie, że zastanawia się właśnie w tej chwili, jak to teraz wygląda. Zapraszamy do oglądania, tradycyjnie komentowania.